Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Jesteśmy tutaj przy ulicy Heweliusza i róg ulicy Rajskiej, skrzyżowanie. No a przeciwko jest Madison, znana firma, galeria Madison. A tutaj buduje się i właśnie pokazuję, jak dźwigi przed chwilą został wlany beton do tego leja. I teraz ten beton dźwig daje na miejsce, gdzie zostanie beton wlany do szalonków, prawda? Tak to się nazywa. Tutaj druga betoniarka. Tam już, prawda, ta betoniarka jedzie na dół. Budowa wre. A muszę Państwu powiedzieć, że tutaj, o, widać, tam już ta betoniarka kręci się, bo cały czas beton musi być mieszany. Muszę Państwu powiedzieć, że onegdaj no nie widać już, za betoniarką się odsłował, ale muszę powiedzieć, że onegdaj tutaj była wielka dziura po domu Technika Not i hotelu Mercure, prawda, ponieważ no teren stał, był wykupiony, ktoś zaczął budowę, nie dokończył i dziura była przy nocie, tutaj wielki basen, można powiedzieć, wody stał. A teraz budowa wre, trzy betoniarki nawet naraz, prawda? Tutaj mamy parkomaty, no bo niestety w Gdańsku się już nie zaparkuje bez parkomatu. Tak wygląda parkomat. No i proszę Państwa, tutaj pod Madisonem stadio kapitowa. A co budują, to jeszcze nie wiem, ale zaraz się pewnie dowiemy, co tu się buduje. Pewnie jakieś hotele, jak znam życie, bo to w takim miejscu mogą się hotele budować raczej. Dobry, co tu się buduje, proszę pana? Co to się buduje? Co to będzie za obiekt? Bo ja tutaj robię reportaż dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. Co to będzie? Nie wie pan? Dom będzie. Dom będzie, ale to będzie hotel? Co to, jaka przeznaczenie? Biurowiec? Trochę domu, trochę sklepu, tak jak trzy. Aha, czyli taka jakaś galeria na przykład handlowa. Aha. No tutaj jest duży wieżowiec drugi. Bo tu są dwa wieżowce. Jeden tutaj po lewej. I to drugi. Dzień dobry, panie inżynierze, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu budujecie? Można się dowiedzieć? Oczywiście. Co to będzie budynek za obiekt? Budynek biurowy, budynek mieszkalny. I biurowy, i mieszkalny jednocześnie. Oczywiście. I można powiedzieć, z domu od razu do biura swojego wejść. Tak jest, od razu do pracy. Aha. A wie pan co, nie za bardzo może pan kamerować. Dobra, ja sobie filmuję, nie obiekt. Kameruję, ja kameruję. Może pan, a to nie jest tajne, to nie jest tajne. To jest wojskowy. Nie, ja to dla Telewizji Narodowej. Dla Telewizji Narodowej. Piąta betoniarka. Widać tutaj wszędzie robota idzie, o, szalonki zakładają. Robotnicy pracują. Czyli robota idzie pełną parą. Dzień dobry, panie inżynierze. Kiedy koniec tej budowy będzie? Na jakie plany macie? Nie wie pan. No, idziemy do hotelu. Tutaj oczywiście dzisiaj jest, proszę Państwa, no lato. Czyli już pełno autobusów stoi pod hotelem. Mercury Hotel. Potężna budowla. No, to już jest dość dawno ten hotel. Zrobili mu lifting, bo kiedyś ten hotel. Ten hotel się nazywał Heweliusz, a teraz jest Mercury Hotel. No, pozdrawiam z Gdańska, z ulicy Heweliusza, spod hotelu Heweliusz. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Wasz z Gdańska. Ahoj.